Witajcie moi mili, z tej strony Kasjan z portalu GamerWeb.pl, czas na kolejne rankingi. Tym razem przyjrzymy się 5 najlepszym strategiom minionego roku. A skoro strategie, no to pan doktor Jacek Bartosiak wjeżdża na pełnej. Witam w nowym roku. Dzisiaj chciałbym spędzić z państwem chwilę. Pamiętajcie, że to subiektywna opinia. Nie brałem pod uwagę Metacritica, miałem jednak tę przyjemność ogrywać wszystkie tytuły z tej listy. Niektóre oceniałem nawet dla naszego portalu. Jesteście gotowi? No to zaczynajmy. Miejsce 5. Football Manager 2023. Sports Interactive co roku serwuje nam najlepszego menedżera piłkarskiego. Kolejna już odsłona trafiła w dniu premiery do Xbox Game Pass, więc w czasie prawdziwego mundialu mogłem spróbować swoich sił na cyfrowym mundialu z naszą kochaną reprezentacją. I wiecie co? Wysyłam CV do PZPN-u, bo wyszedłem z grupy z 9 punktami. Patrzcie tylko, 3-1 z Arabią, 2-0 z Argentyną i 2-1 z Meksykiem. Okej, potem w dupę z Danią, ale przyznajcie, że wstydu nie było. No i Football Managerze nie macie premiera Morawieckiego, który szasta moją i waszą kasą na lewo i prawo. Aha, nie piszcie listów do redakcji, że ciągle powołuje Krychowiaka. On w tej grze to naprawdę dobry jest. Więc trochę Football Manager 2023 nie jest realistyczny, ale ciągle warto dać mu szansę. Miejsce 4. Dolph Romantic. Przedstawiciel gier strategiczno-relaksujących. Zajmuje tylko 500 MB, a skradnie wasze serca spokojną rozgrywką, w której z sześciokątnych kafelków będziecie tworzyć urocze krajobrazy. Jak to pięknie wygląda! Potrafi też stanowić wyzwanie, bo jednak to ciągle gra i musicie nabijać jak najwięcej punktów za swoje wiejskie krajobrazy przez wykonywanie mini zadań, w których będziecie tworzyć jak największe skupiska pól, domów czy lasów. To produkcja, której warto wrócić. Musicie dać szansę i również znajdziecie ją w korzystnej cenie. No i jaki świetny soundtrack. Miejsce 3. Knights of Honor 2 Sovereign. Odsyłam do naszej recenzji, jedziemy dalej. Nie no, dobra. Bułgarskie studio stworzyło kilkanaście lat temu świetną grę strategiczną Knights of Honor. Po wielu zawirowaniach usiedli ponownie z nową nazwą studia i pod nowym wydawcą nad drugą odsłoną gry. W średniowiecznej Europie wybieramy jedno z królestw i dbamy o przepływy strategiczne, łańcuchy dostaw i takie tam. Zresztą sam dr Bartosiak skwitował Knights of Honor 2 w następujący sposób. Japończycy mieli zupełną asymetrię. No, możecie dokopać też ruską. I to już w średniowieczu, to się skurczysyny dwa razy zastanowią, zanim ponownie zaatakują. Więc 10/10, Game of the Year Edition. Miejsce 2, Hardware 2. Byłem chłodno nastawiony do drugiej odsłony gry o dziwnym zachodzie. Za nowy tytuł odpowiadało studio Ice Code Games, które no, wcześniej nie pokazało się z dobrej strony. Ale proszę, udało im się. Hardware 2 różni się od swojej poprzedniczki w prowadzeniu historii. Trochę zmian mieliśmy też w rozgrywce, ale wszystkie na plus. Może z wierzchu wyglądać to na klonek XCOM-a, ale Hardware 2 nim nie jest. Owszem, ta gra jest główną inspiracją, ale polskie studio dodało wiele od siebie i nie musi się wstydzić swojej pracy. Jest trochę budżetowo momentami, brakuje mi pełnego voice actingu, ale nie spodziewałem się aż tak dobrej gry. A do pełnej recenzji odsyłam na naszą stronę. Miejsce 1. Two Point Campus. No nie mogło być inaczej. Two Point Campus to świetna gra, która moim zdaniem zasłużyła na miano najlepszej gry strategicznej tego roku. Ba, to może nawet jedna z lepszych gier, które w tym roku trafiły na premierę do Game Passa. Two Point Campus, spełnicie swoje marzenia i stworzycie uniwersytecki kampus na miarę XXI wieku. No dobra, wiem, że nie macie takich marzeń. Ale po zagraniu w Two Point Campus będziecie mogli takie mieć. Naprawdę. Dużo dobrego humoru, wciągającej rozgrywki i zmieniające się wymagania w różnych kampusach. No jest co robić. Wspominałem, że gra wylądowała w Game Passie? To krótki materiał. Mam nadzieję, że udało mi się w jakiś sposób zainteresować was tymi strategiami, a gdyby ktoś pytał na przykład, a czemu nie ma Mario Plus, tam Rabbit Sparks of Hope, no to z bólem serca odpowiem, że to bardziej taktyczny RPG i że powinien się znaleźć w top 5 RPG tego roku, ale się nie znalazł, bo nasz kochany Tomek gra w same japońskie gierki.
A nawet jak jest na liście w teorii polska produkcja, to jest to remake japońskiej. A Mario z kurlikami to mieszaniec i to bardziej francuski, bo Ubisoft, więc dupa. No cóż, to tyle ode mnie. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkach, dzwoneczkach, bo jeszcze wiele materiałów dla Was mamy. Trzymajcie się. Cześć.